Jeśli do roztworu siarczanu 6, miedzi 2 dodamy cynk, to nastąpi reakcja utleniania redukcji, w której atomy miedzi się zredukują, a atomy cynku ulegną utlenieniu. Cynk jako metal bardziej aktywny wyprze miedź z roztworu jej soli. Zapiszmy w sposób cząsteczkowy równanie reakcji chemicznej, jakie obrazuje ten proces. Cynk reaguje z siarczanem 6 miedzi 2, w wyniku czego powstaje siarczan 6 cynku i miedź. Teraz zapiszmy reakcję w sposób jonowy. Metal w wodzie nie dysocjuje, więc zapisujemy cynk jako atom obojętny. Siarczan 6 miedzi 2 jest solą rozpuszczalną w wodzie, więc zapiszę tę sól w sposób jonowy. Siarczan 6 miedzi 2 w wodzie dysocjuje na kationy miedzi 2+ i aniony siarczanowe 6. Na sam koniec zapiszmy proces w sposób jonowy skrócony. Aniony siarczanowe 6 powtarzają się po lewej i prawej stronie równania reakcji chemicznej. Dlatego też mogę je skrócić. Teraz zapiszmy tę reakcję jako dwie reakcje połówkowe. Cynk utlenia się, w wyniku czego powstają kationy cynku i dwa elektrony. Natomiast by kationy miedzi mogły się zredukować, pobierają one dwa elektrony. W tym nagraniu zastanowimy się, co się stanie, gdybyśmy te dwie reakcje połówkowe w pewnym stopniu odseparowali od siebie. Aby móc, oczywiście tylko w pewnym stopniu, rozdzielić tę reakcję, potrzebujemy dwóch zlewek. W jednej zlewce umieśćmy roztwór siarczanu 6 cynku. Natomiast w drugiej zlewce umieśćmy roztwór siarczanu 6 miedzi 2. Najlepiej, aby oba te roztwory miały takie samo stężenie. Teraz do zlewek wsadźmy oczyszczone za pomocą papieru ściernego blaszki metali, jakich kationy znajdują się w wodnych roztworach soli. Czyli tutaj umieszczę blaszkę cynkową, a tutaj umieszczę blaszkę miedzianą. W tak skonstruowanym układzie nie zaobserwujemy żadnych oznak zachodzącej reakcji. Ale jeśli te dwie blaszki połączymy ze sobą za pomocą drucika, a te dwa roztwory połączymy ze sobą za pomocą takiej urki, którą uprzednio wypełniliśmy stężonym roztworem siarczanu 6 potasu, to zaczniemy obserwować pewne zmiany zachodzące w naszym układzie doświadczalnym. Na przykład, jeśli dodatkowo nasz drucik wyposażyliśmy w małą żaróweczkę, to po złożeniu takiego układu zaobserwujemy, że żarówka świeci. Świadczy to o tym, że przez ten układ przepływa prąd. Jeśli przed reakcją zważyliśmy blaszki metali, to po ponownym ich zważeniu po kilkunastu minutach reakcji zaobserwujemy, że masa blaszki cynkowej zmalała, natomiast masa blaszki miedzianej wzrosła. Zbudowany układ umożliwił zapalenie się żarówki, więc umożliwił on przepływ prądu. W takim razie możemy uznać, że zbudowaliśmy coś na wzór baterii. Taki układ nazywa się ogniwem galwanicznym. Połączenie tych dwóch elementów ze sobą za pomocą drucika i urki umożliwiło zamknięcie obwodu i przepływ prądu. Jak pokazują to reakcje połówkowe, w naszym układzie cynk utlenia się i przekazuje elektrony miedzi. Elektrony te przemieszczają się po druciku od jednej blaszki do drugiej. W trakcie utleniania cynk zmienia swój stopień utlenienia na plus drugi. Następuje roztworzenie się obojętnych atomów cynku, które w postaci kationów przechodzą do roztworu. Stąd też po reakcji blaszka cynkowa będzie miała mniejszą masę niż przed zajściem procesu. Elektrony powstałe w procesie utleniania umożliwiają redukcję miedzi. Kationy miedzi 2+ redukują się do obojętnych atomów. Kationy miedzi przechodzą z roztworu i osadzają się na blaszce miedzianej w postaci obojętnych atomów miedzi. Stąd też blaszka miedzi po reakcji będzie większa niż przed reakcją. Jak widzisz, umieszczony tutaj drucik umożliwia przepływ elektronów, a taki uporządkowany ruch elektronów to nic innego jak prąd, który powoduje zapalenie się żarówki. Ta urka nazywana jest kluczem elektrolitycznym. Umożliwia ona wymianę nośników ładunków, wymianę jonów.
Z obu stron jest ona zamknięta, na przykład za pomocą żelu albo nawet kawałka gazika. Klucz elektrolityczny umożliwia połączenie roztworów, a także, co bardzo ważne, uniemożliwia ich mieszanie. Po połączeniu blaszek metali elektrony przemieszczają się od metalu bardziej aktywnego do metalu mniej aktywnego, od cynku do miedzi. Miedź zaczyna się wytrącać na blaszce, natomiast cynk się roztwarza. W konsekwencji tych dwóch działań w układzie, w którym znajduje się cynk, zaczyna brakować elektronów. Dlatego też coraz więcej kationów metalu przechodzi do roztworu. Natomiast w układzie, w którym znajduje się miedź, zaczyna przybywać elektronów, przez co coraz więcej kationów z roztworu osadza się na blaszce miedzianej. Cały układ jest obojętny elektrycznie, dlatego też nadmiar lub niedobór kationów metalu musi zostać zrekompensowany przez migrację odpowiednich jonów z klucza elektrolitycznego. Tutaj, gdzie jest coraz więcej kationów pochodzących z roztwarzania blaszki cynkowej, zaczynają przechodzić dodatkowe aniony siarczanowe 6 z klucza elektrolitycznego. Ładunek dodatni kationu jest neutralizowany ładunkiem ujemnym pochodzącym od anionu. Natomiast po drugiej stronie następuje rozładowanie kationów, przez co w roztworze zaczyna brakować jonów dodatnich. Dlatego też w tym kierunku migrują kationy potasu z klucza elektrolitycznego. Pokrótce przedstawiłam Ci, jaka jest zasada działania ogniw galwanicznych. To konkretne ogniwo nazywane jest ogniwem Daniella. Po raz pierwszy zostało ono skonstruowane w 1836 roku przez angielskiego chemika i fizyka Johna Frederica Daniella.